Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę speedruna. Gram na 10 minut komentuję ruchy. Zaczynaliśmy z rankingu 400 Dzięki z góry za wszystkie łapki do kciuki do góry i komentarze to zawsze pomaga i motywuje na YouTubie. Algorytmy to bardzo lubią. No i lecimy, lecimy z tematem, szukamy przeciwnika 1711, proszę bardzo. Pierwszy raz gość z takim rankingiem Speedranie 2.0. E4 B6. No można tak oczywiście. Budujemy sobie centrum. Jak już mamy centrum, to jest dobrze. Goniec na D3, pilnujemy tego pionka. Posunięcie E6. Tutaj jest sprytne zagranie, bo jak skoczek wyjdzie na C3, to goniec zagrywa na B4. Tak się e, gra. Więc zagramy skoczkiem na F3. Skoczek na F6, i tutaj sprytne zagranie. Hetmanem na E2, które będzie pilnowało tego pionka, o właśnie taki szach przeciwnik mógł być wyuczony, żeby tak zagrać. Więc tutaj trzaśniemy mu posunięcie C3 od razu i zrobimy roszadę. Jesteśmy zadowoleni. I skoczek na D2, żeby wzmocnić centrum, dlatego że czasem po D5 będziemy grać po prostu ruch E5. No to jak on gra jakiś H6, w ogóle nie wiadomo po co, to gramy sobie posunięcie E5. Jeżeli skoczek zagra na D5, chyba będę go straszył tutaj matem. A dlaczego by nie, moi drodzy? No bo zakładam, że. A jednak uciekł tutaj na h7. Proszę bardzo. Docentralizujemy skoczka, liczymy na wymianę, ale oczywiście wymiana nie nastąpi, bo jest totalnie beznadziejna, bo jakby goniec wybił, to hetman wybija. Dajemy mata albo zdobywamy wieżę. Poza tym takiego gońca nie wolno tak po prostu za skoczka wymienić. Tak po prostu. Ale ustawiam skoczka, żeby go przerzucić ewentualnie na g3, żeby goniec też miał wolną drogę. Okej, okay, jest zagranie d5. W porządku, ten goniec będzie zamknięty. Więc zagramy sobie jeszcze zastanawiam się, nad, biciem, nad prze, bi, biciem w przelocie, ale chyba nie. Zagramy sobie skoczkiem na G3. Ten skoczek na H5 może stać fajnie. Może tak tego króla troszkę tutaj y, poddrapywać. Poza tym takie zagranie, takie zagranie. O, posunięcie F5, a to nie najlepszy ruch, y, dlatego że ja biję w przelocie i pionek E6 będzie wielką słabością. Od razu to robimy. Tutaj chyba się nawet nie ma co zastanawiać, ten pionek przy okazji jest niebroniony. Poza tym wieża musi odbić, a jak wieża odbije, to gramy skoczkiem na h5, zdobywamy pionka. No tutaj goniec odbił, więc od razu wybijamy hetmanem i tego pionka zdobywamy jeszcze szybciej. Tu chyba wygrywam już po ruchu hetman f5, dlatego że grożę matem. Jeżeli skoczek zagra na g5, to odbijamy i dajemy mata. Nie ma tutaj jakiegoś zagrania, goniec d4. Widzimy, że y, król jest zasłonięty, bo czasami jakby tego pionka nie było, to goniec by zbił i tutaj mielibyśmy problem. Tego problemu póki co nie ma. Problemy są u czarnych, pozycja jest już worowata. Jeżeli G6, bo G6 chyba jeszcze troszeczkę przedłuża tę grę, to oczywiście bijemy jakiś Hetman S7, coś takiego. Skoczek G5 bijemy skoczkiem i w następnym ruchu dajemy mata. Ok. Partia poszła bardzo gładko, jak na 1700 powiem szczerze mega szybko, przeciwnik się mega pomylił. Dobra, lecimy dalej. O świetnie, mamy jeszcze silniejszego zawodnika adekwatnie do naszego rankingu. Mamy C4, partia angielska i E5 i E3. D4 będzie kombinowane, no... Może być oczywiście. Grajmy normalne szachy. Skoczek wychodzi. Jak będzie D4, to ja tutaj pokuszę się o skoczek C6 i jakiegoś tam gońca wyrzucę na B4. No teraz nie mogę. Posunięcie A3. Ok, zastanawiam się teraz. A może po prostu przez G6 zagram. Dlaczego by nie, jeżeli tutaj mnie przeciwnik przepędza? Gramy tak. Nie boję się, absolutnie B5 się nie boję, bo tutaj mogę zawsze skoczkiem zagrać tędy. Robimy sobie roszadę, goniec B2. Widzimy przeciwnik po drugiej stronie, zaczyna się rozwijać. O, a teraz zadanie jest takie, czy można zagrać E4? Skoczek zagra tu, wieża tu, Hetman tu, Hetman tu, tu, tu i tam wisi. Dobra, może się zgadzać. Gramy E4. Gramy E4. Jeżeli przeciwnik zagra w ogóle teraz do centrum, to możemy to wybić. Pionek wybija i na przykład D5 uderzyć. Ok, mamy taki ruch, gramy od razu wieża E8, bronimy pionka. Hetman C2 będzie go na pewno podważał, więc hetman zagra na tak, Hetman E7. W następnym, w następnym ruchu mamy zagranie H6, ten skoczek już nie będzie atakował naszego piona, więc to się będzie fajnie układało. I w kolejnym planie można spróbować skoczek E5 wrzucić. Posunięcie C5, dziwny ruch, powiem szczerze, kompletnie go nie rozumiem. Ten ruch, według mnie, nie daje nic sensownego. Oczywiście widzę, że przeciwnik chce zagrać po prostu goniec C4, ale mamy szybkie H6. Ten skoczek musi uciekać i zastanowię się, czy nie zagrać teraz ruchu D5, wzmocnić pionki. Tak, tak zrobimy, bo jeżeli będzie bicie w przelocie. To odbijamy po prostu pionkiem i znowu będziemy kombinować, żeby zagrać D5. Poza tym jeszcze mam tutaj opcję wzięcia tego skoczka przy okazji. No w ogóle czarne chyba stoją teraz bardzo, bardzo wygodnie. I bardzo dobrze. Jest ruch D4. Niby taka blokada. Tutaj zagramy. Oczywiście, w przelocie otwieramy. Logiczna sprawa. Otwieramy. Tutaj ciężkie figury. Przeciwnik odbije. I od razu ruch D4. Sypie się pozycja, moi drodzy. Pozycja się kompletnie sypie. Bazujemy na związaniu cały czas. Poza tym, zobaczcie, że cały czas też mamy tego skoczka w garści. Skoczek wchodzi zaraz do centrum. Uderzy w pionka na E3. Skoczek zagra na D1. Prawdopodobnie tak bym zrobił. No to tutaj wtedy uderzymy skoczkiem. I będziemy czesać pionka. Choć może jeszcze pomyślę nad inną opcją. O skoczek zagrał na E2. Dobra, ten ruch mówi mi, że trzeba zbić pionka. Koniecznie trzeba zbić pionka. Tu się nawet nie zastanawiamy za bardzo, bo to po prostu działa. Jest ruch F3. No i chyba wyczeszę tutaj tego skoczka. Zepsuję totalnie strukturę przeciwnikowi. To się bardzo dobrze teraz trzyma. No i pytanie, jak tutaj grać dalej, może po prostu wyprowadzę sobie kolejną figurę, mamy pionka więcej, wyprowadzimy wieżę, jest długa roszada, ok, teraz chyba zagramy sobie skoczkiem, a może, a może skoczek e5, będę chciał zbić tego gońca, mogę też spróbować zbić pionka. Jak przeciwnik zbije tutaj, no to dla nas będzie bardzo komfortowo, bo zostaniemy z gońcem czarnopolowym. Dobra, mamy taki ruch, goniec E4 w porządku. No to co? Bijemy? Bijemy Hetman pewnie wybije. I tutaj trzeba po prostu uważać, może wieża D2. Pionek zbił, proszę bardzo. Tutaj nieco mnie przeciwnik zaskoczył. Teraz chyba skoczkiem na F3 się wpakuje. Pogramy troszeczkę konkretnie, dlatego że skoczek może tutaj się zakotwiczyć, ewentualnie wspomóc zwierzę na polu D2. Oczywiście tutaj wymiana gońca może nastąpić. Potem wybijemy. Hetman może dać szach, a potem wziąć nawet pionka. To nie szkodzi według mnie, bo i tak bazujemy tutaj głównie na zepsutej strukturze pionków. Jeszcze się zastanawiam, czy taki ruch nie wchodzi. No właśnie, bo może te wtrącenie jest bardzo dobre, bo jak wybicie, to wybicie z szachem i wtedy wybijamy. Tutaj zawsze jest zasłona po szachu na c3. Zastanawiam się jeszcze, zaraz tutaj, tutaj. ha mogę też tak zagrać po prostu i tam hetmanem się wpakować. Dobra, dlatego wybijemy naturalnie gońca. Bez e, zbe, e, zbędnego kombinowania i Hetman na E5. E, tutaj gram po to, żeby wymienić te Hetmany. Jak wymienię Hetmany, to też stoję kapitalnie. Z uwagi na złe pionki w obozie przeciwnika. Na tym właśnie sobie bazujemy. E, tutaj sobie spokojnie to ogarniamy. No i cóż, to chyba wygląda bardzo dobrze. Dobra, przeciwnik zbił to będziemy go teraz męczyć szachami. Damy jednego szacha. Ha, on po prostu ucieknie tutaj. No szacha drugiego mu trzeba dać. Dobra, i trzeba pomyśleć co dalej. Hetman w obozie jest niebezpieczny. Chyba zagram po prostu skoczek na e5. Ten skoczek będzie miał okazję wejść tutaj, ewentualnie na C4, w razie czego. E, zauważmy, że jest równo w pionkach, ale w końcówce tutaj jesteśmy o wiele lepsi. E, zawsze, jak nam przeciwnik na przykład zwiąże tego skoczka, możemy zagrać po prostu ruch F6. Ten skoczek będzie wzmocniony. Ok. Jest posunięcie skoczek na F4. Cóż by tutaj teraz można by komedia. Aha, skoczek chce wejść tu. Dobra, gramy posunięcie C6. Nie pozwalamy skoczkowi na wejście do centrum, czyli ograniczamy w ten sposób figurę. A to ciekawe, że już gramy z zawodnikami takimi e, faj, fajnymi, jeśli chodzi o ranking. Ale spryciarz, ale spryciarz, wiecie o co chodzi? A czekajcie, Hetman broni Bo jak gram tu, to już sobie przywidziałem coś takiego, że jak zbijam i tutaj Ja zbijam i on z skoczkiem wchodzi Ale Hetman z daleka tutaj elegancko pilnuje pola E6 Więc te F6 działa yy, Tak, i to jest taka pozycja właśnie yy, Troszeczkę, którą trzeba wyczekać Może ruch G5 w ogóle teraz zagramy Bardzo się mocno nad tym zastanawiam Zagram ten ruch G5. O nie! Skoczek H5, przecież ja tutaj nie zauważyłem, że jest bicie. Ale to nawet jakby skoczek zagrał na H5, to gram tutaj i mogę odbić. Dobra, to może tragedii by nie było. przeciwnik się oczywiście pomylił, bo nie zauważył Hetmana na A2. No, trochę miałem szczęścia w sumie, tak małe rozluźnienie, to się trzeba przyznać, bez bicia. No ale to jest wszystko grane po to, żeby trenować. Dobra, nowa partia, lecimy, szukamy kolejnego przeciwnika. 1656, posunięcie E4. No to niech będzie ruch C5. Zobaczymy, jak na tym etapie przeciwnicy grają debiut. Skoczek c3, zagramy skoczek na c6, prawdopodobnie g3, ten ruch, drugi skoczek c3, na to wskazuje. O, goniec b5, tak również też można. Gram sobie d6, jeżeli wybicie, to po prostu wybicie i tutaj jest dobrze. Mogę też gońcem po prostu na d7 za chwilę zagrać. No, obrona sycylijska jest taka no, specyficzna poniekąd, tutaj wybijemy, wybijemy. Okej, okay. zepsuł nam przeciwnik strukturę pionków, ale mamy za to parę gońców, możemy kontynuować dalej grę poprzez na przykład ruch g6, goniec g7, skoczek na f6 i sobie fajnie gramy w te szaszki. W każdym razie, ale widzę, że przeciwnik coś tam potrafi, jeżeli zagrał gońcem na b5. Znaczy, w tym sensie mówię, że coś tam kojarzy na pewno adekwatnie do swojego rankingu. Dobra, jest posunięcie d3, gramy g6, żeby ustawić gońca. Jest ruch f4 agresywnie, gońca wstawić trzeba, skoczek zagrywa na f3 prawdopodobnie. No to wtedy, w sumie jeszcze po skoczek f3 może skoczek na, H... skoczek na h6 tak się zastanawiam, ale chyba jednak nie, jednak skoczkiem wyjdę naturalnie, nawet jak dostanę taki ruch f5, to ten skoczek do centrum może sobie fajnie zagrać, robimy roszadę, jesteśmy zadowoleni, tutaj jak dalej grać, można wstawić wieżę na b8, atakować się na wolnej linii, zmusić poniekąd przeciwnika do zagrania ruchu b3 i kopnąć mu na e4 zdobywając materiał, zobaczymy czy ta sztuka się uda, Hetman na razie obronił ten Hetman, a to jest w ogóle dobry ruch białymi, dlatego że ten Hetman się przerzuca do ataku. Zagramy na B8, wieżą. Już na tą wolną linię sobie wystartujemy. Czasami też wieża na B4. Może coś tam podziałać. No, to, tak przy okazji, w kolejnym posunięciu wydaje mi się, że zagram gońcem na G4, chcąc tego skoczka unieszkodliwić. Zobaczę jeszcze, jak to się potoczy. Przeciwnik zagrał Hetmanem. Ok. W sumie to też sprytne. On zaraz będzie chciał grać F5. No tak. To może zagramy po prostu. E6 mi się nie podoba. Jakoś tak te E5 tutaj wchodzi. Bardzo mi się to nie podoba. Muszę pomyśleć nad innym posunięciem. Może w ogóle H5, żeby. Tutaj nie było tych ataków. Nie, bo potem F5. Nie, 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 H5 nie wchodzi w grę. E, jeszcze myślę nad czymś takim jak H6, ale po H6 i F5 i G5 przeciwnik po prostu poświęci tutaj figurę na 100%. I może być bardzo nieprzyjemnie. E, jeszcze tak zastanawiam się nad zestawieniem pułapki, czyli zagraniem wieżą. Jak F5 to bije goniec, ale on może zagrać A3 i też to nie działa. Może uderzyć w centrum. O, może to jest dobry pomysł, żeby jednak. Tak, uderzymy w centrum. Bo chodzi o to, że jak on zagra tak, to my się cofniemy skoczkiem i ten goniec będzie trzymał pole F5 na moment. A potem przez F6 będziemy próbować tego pionka podrywać i nie pozwolimy zagrać skoczkowi na G5 w przyszłości. E, tutaj mogłoby się wydawać, że czarne stoją źle. W sumie ciężko stwierdzić do końca. Wydaje mi się, że. Znaczy, czuję, że jest w miarę jeszcze pod kontrolą, ale już widać, że przeciwnik napiera. No i to są te fajne szachy, które się pojawiają już na tym poziomie. Więc tu trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, ostrożnie grać. Defensywnie, defensywnie nieco również. Trzeba próbować grać dobrze, nie tylko atakować, bo fajnie się atakuje, jak się fajnie szybko wygrywa, ale właśnie szachy polegają na kombinowaniu cały czas, na myśleniu. Im trudniejsza, im ambitniejsza partia, tym ciekawiej powiem szczerze, bo na tym to chyba wszystko polega. Każdy z nas lubi wygrywać, wiadomo, ale rozegranie dobrej partii i nawet jak się przegra, to powinniśmy być zadowoleni, bo tutaj najważniejsza jest gra, jeżeli mówimy oczywiście o tym, żeby nam szachy sprawiały przyjemność. No, ale jak to sport i rywalizacja zawsze jest, zawsze jest ta nutka właśnie tej rywalizacji przede wszystkim i, i tego, że tego, że chcemy wygrywać. Um, Zastanawiam się tak teraz, właśnie nad skoczeniem G5. No tutaj H6 muszę zagrać, bo groził mi po prostu mat. Um, I teraz wieża F3 myślałem, ale mogę wtedy zbić. Bo chodzi o to, że jak wieża zagra tutaj, to goniec strasznie to wieżę. Więc e, tu się zgadza wszystko. Tu się zgadza. No, tu jak defensywnie sobie dobrze pogramy, to też będzie ok. Nie mogę zagrać E6 po prostu Tutaj F6 Hetman G3 Osłabił mi punkt G6 z jednej strony. W sumie tak całkiem ciekawie pograł. Zagrał chyba skoczki na C7, dlatego żeby wieża miała połączenie z hetmanem, żeby w razie czego zagrać po prostu ruch E6. Poza tym ten skoczek, jak wejdzie na E e6, to może wskoczyć na d4, żeby wybić tego skoczka, który może być potencjalnie atakujący. No tak, widzimy tutaj agresję ze strony przeciwnika w pożądalu, gramy skoczek e6. Jeżeli będzie... A, F5, ale nie, dobrze, 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 tutaj Krzysztof, dobrze, wszystko jest, bo jeżeli będzie F5, to wtedy uderzymy G5, ten skoczek pomaga tutaj w tym, aby atakować Hetmana, jak Hetman odejdzie, to wtedy skoczkiem spróbujemy zagrać wtedy tutaj, pionek będzie wisiał, F6 w locie, wydaje się, że tutaj jest ok, mimo wszystko, chociaż wygląda to bardzo groźnie, bo białe, zobaczcie, Trzema figurami, a nawet czterema, bym powiedział, robią nacisk. No, G5 gram od razu, bo tak już sobie tu założyłem. Skoczek przy okazji się przydał. Hetman, gdzie on może odejść? Czy on odejdzie tutaj w ogóle? A słuchajcie, tu jest gorąco. Oj, oj, tu jest gorąco. Ja nie przewidziałem, że po tym ruchu on po prostu trzaśnie tu. Ja wybiję, on wybije, ja wybiję. On tam, ja tu. Chwila tu. Ale partie się porobiły, słuchajcie. Coraz trudniejsze. Tak, jeżeli on wybije tu, to ja tu. On tu, ja tu, on tu, ja tu, on szach, ja tu. Mata nie ma. Yy, dobra, mata nie będzie. Zakładam, że to działa. Jeszcze raz tutaj, a jeżeli tu. Tu. Tu, tu. Dobra, idziemy w to. Trudno. Najwyżej będzie w topa. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie. Jestem optymistą niepoprawnym. Mam nadzieję, że nie, nie ma mata. No bo jeżeli tutaj przyciwnik zbije, to. Yy, pff, Uff, ale to i tak jest ciężko. E, tutaj takiego żółwia trzeba będzie ustawić, taki nawet ruch, ale to strasznie się nie chce grać. Dobra, wybił, wybił. E, wybijamy oczywiście. Tutaj grozi wzięcie tego pionka, tylko mi trzaśnie tu. Hetman D6, on mi weźmie tego. Nie chcę za bardzo tego dodawać, no właśnie. A może zagramy tak. O, ruch C5. Ruch C5 po to, żeby wieża weszła do obrony aktywnej, ale on H4 zagra. Ale się porobiło. A czy matów tu nie ma, tylko jak zagram taki, on mi przepcha tu, to w ogóle mnie totalnie tutaj zakleszczy. Ale z drugiej strony, Hetman E8, haha, ha! i wymienimy Hetmany. I jak on wybije nam tutaj, wybijemy tu, to będziemy żyć. Dobra. A, czasami trzeba zamknąć oczy i po prostu rozegrać jakiś taki, zagrać jakiś taki ruch, który... Co to jest? On otwiera pozycję. No dobra, tutaj wybijam, no nie mam wyjścia. On wybija, ja wybijam, on mi tu i ja tu. Jak zbija hetmanem, to ja wybijam tam. Dobra, żyjemy i potem jest goniec na G4 na końcu. Dobra, żyjemy. Gramy z powrotem. Strzał. Wybijamy, a, a nie, strzała nie musi być. On może po prostu hetmanem na hapin zagrać, a mądrze gra przeciwnik, muszę przyznać. Bardzo mądrze i ciekawie. Teraz, no tak, tutaj jest atak. Taki ruch mnie interesuje. O, tak zrobimy. Jeszcze tutaj spróbuję wybić na G4 z szachem, a jeżeli ruch h3, to wtedy muszę zagrać po prostu f6. I Hetman F7 z opcją. Z opcją wymiany. Chociaż ciekawe było od razu F6, dlatego że Hetman E8 groziło. Z atakiem przy okazji tutaj na skoczkę i na Hetmana. No ale już poszło. Dobra. W ogóle jeszcze teraz myślę, czy nie zagrać wieża na B6. Hetman tutaj. Wieża tu. Nie zagrajmy twardo. Znaczy mi się wydaje, że twardo. Zagrajmy tutaj. Dobra, skoczek poszedł to Hetman F7. Próba wymiany hetmana. hetmana. Nie ulega to wątpliwości, że tutaj białe stoją po prostu bardzo dobrze. Białe napierają. Białe, świetnie przeciwnik gra. Przeciwnik bardzo dobrze wykorzystał swoje tutaj atuty w tej pozycji. Hmm. Tutaj muszę wierzą, bo groziły takie ruchy. Skoczek f5, no i goniec na f8. On troszeczkę łapie tutaj oddechu, ale skoczek f5 stoi fantastycznie. Oczywiście ja mogę go zawsze wybić gońcem. Jeszcze z tym zwlekam. O właśnie, b3. Bardzo mądre posunięcie, bardzo dobre. No i powiem wam szczerze, tutaj trzeba żebrać o remis. Jak grać, jak żyć? I jak grać? Może tutaj coś uderzyć. Dobra, spróbujemy trochę otworzyć gońce. E, za dużego wyboru nie ma. Trzeba spróbować otworzyć gońca. Poświęcamy pionka, żeby złapać trochę oddechu. Jak on to wszystko do końca wybije, to dla nas super, bo wtedy... Ale nie wybił. A no właśnie, bierze E1. Aha, poczekajcie, teraz tutaj mogę trzasnąć, on pionkiem wybije. Ale to nie jest powiedziane, że to jest dobre. Mogę też tutaj, tutaj i goniec a6, to będzie chyba lepsze, to tak zrobimy. Tak zrobimy, żeby ten goniec uderzał w tego pionka. No skoczek na 5 stoi kapitalnie. Ale na szczęście mój goniec też tutaj dobrze to jakoś tego skoczka kontroluje, wydaje mi się. O, zobaczcie, jedna partia poszła tak gładko, a teraz trzeba tyle się męczyć. No takie są szachy, ale zaraz, 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 zaraz panie kolego, ja nie mogę tutaj teraz zagrać. I cię związać. Najpierw tak zrobimy. Zwiążemy. Goniec prawdopodobnie zagra na E3. Więc tego skoczka diabniemy. Tutaj goniec wybije. I diabniemy na D3. Do no goniec stanie na E4. W takiej pozycji. No tutaj. Raczej nie ma przegranej. Czarnymi. Zaczynamy żyć. I goniec na E4. Blokuje to wszystko. Ja przypuszczam, że przeciwnik już trochę panikuje ze względu na czas. Ale gra cały czas dobrze. Wieża C3. Myślę teraz nad jakąś aktywnością. Może posunięcie takie, żeby ta nasza wieża była aktywna. Może, nie, może króla po prostu trochę podciągnę. Podciągnę króla. No niech będzie król G7. Podciągnę troszeczkę króla. Wieża C1, myślę, że obronny ruch zagramy, wieża B7, bronimy bardziej pionkę, nie pozwalamy przeciwnikowi wejść na pole C7, nie chcemy wymiany, dobre zagranie, muszę przyznać, bardzo dobre zagranie, przeciwnik ogarnie i zaczyna grać szybko i to jest fajne, podejdę tutaj, sprowokuję go do zagrania tu i po prostu zasłonię się wieżą, jedną wieżę spróbujemy wymienić. A to nadal pozycja jest kapitalna białymi. Dobra, tutaj wymieniamy. I król F7. Jeżeli wieża tutaj, to król E6 raczej. A nie, goniec broni tego pola. Ok, muszę znaleźć aktywność. Tutaj. Dla swojej wieży oczywiście muszę znaleźć aktywność. Hmm, może tak po prostu. Niech będzie ruch f5. Dlaczego by nie? Bo po wybiciu ja wybijam, atakuję tam pionka. O, a teraz może ruch f4 jest dobry. Ciężko stwierdzić. Zagram a5, e, dlatego żeby wieża się zajęła tym pionkiem i wtedy będę miał szansę wejść wieżą. Posunięcie goniec na d4. Aha, on chce wymienić, ale spryciula. Ale spryciula, powiem szczerze, naprawdę. To mi Pan zaimponował. Myślę cały czas, czy taki ruch... Znaczy tak, w tej pozycji na pewno mam remis. Tutaj nie muszę się tego obawiać, ale próbuję znaleźć jednak jakąś wygraną. Chyba tu trzeba zagrać, zaatakować gońca po prostu. Jeżeli nastąpi szach, to mogę po prostu zagrać królem. No takie kombinowanie troszeczkę na siłę, ale przeciwnik również się nieco zaczyna tutaj gubić w zeznaniach, mam nadzieję. Eee, jedyna moja szansa na jakąś tam aktywność to chyba przepchanie pionka. Jak wieża się dostanie na dwójkę, to będzie bardzo dobrze. I król na D7. Tutaj chcę zagrać wieżą na C7, ale no właśnie, jak on zagra tutaj, to zagram tak. Ale jak zagra wieżą tu. Oj, podstawił. No, powiem Wam szczerze, miałem bardzo dużo szczęścia w tej partii. Wierzę tutaj, tam już będziemy czesać ewentualnie po B4. nie no, ale tu y, bardzo dużo szczęścia. Przeciwnik grał bardzo dobre szachy, naprawdę rewelacja. E, no ale cóż, no jeszcze się udało tym razem. Lecimy z kolejną rundą 1731 E4. No to dobra, te C5 może, a może jakiś zwariowany dajmy zagrać? Tylko jaki? Dobra, nie wygłupiajmy się, grajmy C5. F4 po F4 od razu kopiemy D5. Czyli atak w centrum. Dobrze, pięknie. Tutaj E5 i skoczek C6. I mamy gońca na przykład na G4. Chętnie tego skoczka wymienimy. Dobrze, jest takie posunięcie. To myślę, że po prostu E6. Jak wybicie, to fajnie. Wybijamy. To jest bardzo dobra wersja obrony francuskiej. Skoczek E7. Pilnujemy skoczka. Zagramy zaraz A6. Ewentualnie hetman b6 jest w zanadrzu, e, dobra, tutaj przeciwnik, tak, 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 tak. E, właśnie pytanie, czy nie odejść gońcem po prostu, sprowokować go do g4. Wiecie co? A może tutaj nawet zagrać tak i tak? Tak zrobimy. Czy tędy? Ja, na h5 zagramy. Sprowokujemy go do g4, proszę bardzo. D3 poszło. OK. Zagramy A3, A6, przepraszam, i po wybiciu skoczek wybije. Dobra, wybijamy. G4 goniec G6. Zobaczcie, zawodnik z 1731 jak szybko gra. I nie ma dobrej pozycji uważam teraz. Teraz będę tutaj tego króla poprzez ruch H5 męczył. Ruchu F5 nie ma, bo wybijam paragonców. Zero pro problemów z rozwojem swoich figur. Dokładnie, gramy H5. Może być ruch G5, oczywiście, który zablokuje to wszystko, ale zagramy wtedy sobie ruch H4. Obowiązkowo, moi drodzy. E, ten goniec potem ma oddech, i nawet jak tego pionka w przyszłości stracimy. Proszę bardzo, nam się otworzy wieża. Dobra, i gramy goniec F5. Widzimy, Hetman od razu atakuje. W ogóle się tym nie przejmujemy. I tutaj chyba mogę zagrać taki ruch. Tak zrobimy, bo jak skoczek wybije, to już nie będzie mi atakował tego pionka. A przy okazji grozimy zagraniem skoczkiem na C2. Więc po tym wybiciu, tutaj się wszystko, wszystko trzyma. No zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. No dobra, zobaczymy. Wybił na D4. Wybicie na D4. Skoczek na E2. Ok. Myślę, że tutaj po prostu trzeba zagrać Hetmanem na B6, pilnować tego. On zagra Hetmanem na F2 i koniec chyba C5 nawet będę bronił. No bo nie widzę innej opcji. Jak A3 i B4 będzie kombinował, to trzeba A5 zagrać. Ok, jest taki ruch. Yy, Bierze C8. Nastawiamy się na słabość przeciwnika. Jeżeli będzie ruch A5, to chyba Hetman C5, i tutaj zdobywamy pionka. Znaczy nie zdobywamy, tylko zmuszamy go do zagrania ruchu C3. To wtedy wybijamy. I tak, tutaj jest bardzo dobra pozycja. Czarnymi ułożyło to się bardzo fajnie. Dobra, mamy wieża F2. Sprytnie, bo jak ja wybiję, to on wybije mi tutaj. Ale ja wybiję tutaj. Gramy, wchodzimy w ten układ, proszę bardzo. I Hetman na D3. Teraz w ogóle groże Hetman G3. Jeżeli on wybije tu, to, a to będę musiał chyba wybić w ogóle Hetmanem i zrobić szybko Roszadę. Wtedy będzie też stało to. Wyśmienicie. Widran 2.0. zobaczcie, tyle gry, tyle tej takiej gry tu się pojawia, tyle tych partii jest. Dobra, poszło bicie, poszło bicie, i teraz moim planem będzie. Zaraz, a ja już myślałem, że Hetman z 1 może dać szacha, coś mi się przywidziało. Dobrze, na szczęście nie może, ale nawet jakby dał szacha, to mam wieża C6. Moim planem jest zrobienie jak najszybciej ruszady, czyli zwykłe zagranie goniec E7 i schowanie króla, a potem granie powolnej linii. Mamy goniec na E3, no to goniec na E7 i teraz roszada już jest um, nieunikniona. Wieże po wolnej linii powin, powinny tu dać radę. Nawet wieża C4 będzie dobrym posunięciem w następnym planie. Już nawet widzimy, że ten pionek H4 nas nie będzie interesował. Tutaj głównie wolna linia działa. E, poza tym zobaczcie, strategicznie stoimy kapitalnie, bo pionki są na czarnych polach. A my mamy gońca czarnopolowego, a nasze pionki, główne tutaj w centrum, są na polach białych. Często to powtarzam: to jest prosty układ, trzeba też na to zwracać uwagę pod kątem strategicznym. Gra się po prostu łatwiej. Nawet jakby była tutaj końcówka gońcowa, to mielibyśmy lepiej, bo tu zobaczcie, też jest pionek na polu czarnym. Prawdopodobnie tutaj przeciwnik będzie chciał grać. No dobra, zrobimy roszadę, ta wieża musi grać. Hetman G4. Może tak być, oczywiście. Po tym ruchu zastanowię się, czy... A, nawet inaczej zagrał. Tak, zagrał hetmanem, Ok. Zagramy wieżę C2. Wieża C2 z próbą wymiany. Jeżeli przeciwnik wybije nam pionka, to zagram po prostu wieżę C8, wprowadzę drugą wieżę do gry. A potem hetman E4. A nie, a może wybije od razu, bo nie może wybić hetmanem. Chwila, ale za szybko zagrałem. Jeszcze przecież nie mam wieży na C8, ale to nie, to wybicie wydaje mi się, że też jest OK, i teraz po prostu wieża C8, i wchodzimy tam na aktywność, na związania. Poza tym, w tym momencie dalej mamy powiedzmy równo w materiale, ale wieża C2, wieża G2. Oczywiście coś takiego będzie kombinowane, i chyba wezmę po prostu pionka. Skoszę jednego pionka. Mam na to czas, więc tak zrobię. Tutaj też można było pewnie spróbować zagrać g 3. Hetman E4. No, w każdym razie. Przeciwnik jest w defensywie. Mocno się tutaj zabunkrował. Dobra, tutaj gdzieś Hetman sobie wyleci. A! Podstawienie pionka. No zobaczcie. Podstawienie pionka, więc skorzystamy z tego prezentu. No i tutaj wybijamy, tak, no za dużo pionków mamy, znaczy przeciwnik ma za mało pionków w ten sposób. I wybijamy na g Po wymianie gońcówka jest bardzo prosta. Tutaj, na wszelkie sposoby, jak się uda wymienić hetmany, no to z tego trzeba skorzystać. Król bezpieczny, to jest bardzo ważne. No widzimy, się posypało to wszystko u przeciwnika. Ale te partie już się zaczynają być, te partie zaczynają być bardzo ciekawe. Słuchajcie, już na tym etapie damy szacha. Bo mogę wziąć kolejnego pionka. A po zasłonięciu się mogłem da, też zagrać gońcem. I też tutaj byłoby bardzo dobrze. Chyba no, król jest bezpieczny. Biorę po prostu pionka, bo zawsze mam odejście jakieś z szachem. Dokładnie tak. Dam szacha. Po prostu dam szacha. Szukam opcji na wymianę hetmanów. Dlatego zagram hetman B1, żeby mieć hetman E4. O, i to się udało. Hetman E4. Jak wybicie to wybicie, go nie C5, i te pionki będą zasuwać. Mamy to. 1654. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym, ale dzisiaj było gorąco w partiach. Dzięki i pozdrawiam. Cześć!